I naprawdę to są bardzo ciężkie treningi. Nie spodziewam się, że to aż tak ciężko pracuje się podczas takiej kontuzji. Mieszko doznał kontuzji na meczu z Resowią, zerwał więzadło krzyżowe przednie. Na szczęście w pierwszych dobach został dobrze zdiagnozowany i została podjęta decyzja o zabiegu, rekonstrukcji tego więzadła krzyżowego przedniego. Operacja się udała, nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o Mieszka. Mogę odpowiedzieć, że idzie ponadprogramowo, jest, bardzo dobrze się goi, więc jeśli chodzi o pacjenta, to jest jeden z tych przyjemniejszych. Pamiętasz w ogóle jeszcze sam moment zdarzenia, moment kontuzji, czy wyparłeś z pamięci? Niestety pamiętam. Nie był to przyjemny moment, no ale już najgorsze za mną i teraz będzie tylko lepiej. Jakbym się załamał, to prawdopodobnie powrót do zdrowia wydłużyłby się jeszcze bardziej, więc no ja już nic nie poradzę, że mam kontuzję. Mogę tylko zrobić wszystko, żeby tam przygotować się jak najlepiej na powrót po niej. No już się wydarzyło, więc ja tego nie cofnę, bardzo tego żałuję, że to się stało, no ale... No, mogę tylko zrobić wszystko, żeby wrócić mocniejszy, no bo nic mi nie pozostało, więc tylko pracować. Mamy przygotowane przez naszych fizjoterapeutów i ortopedów takie specjalne protokoły, którymi pracujemy. Jesteśmy, można powiedzieć, w połowie drogi. Tak? Pierwszy etap to był etap pooperacyjny, był najcięższy etap dla zawodnika pod kątem takim bólowym i problemu z poruszaniem się. Teraz jesteśmy na końcówce drugiego etapu. Więc myślę, że w przyszłym miesiącu zaczniemy już sobie powoli truchtać i pracować z piłką. Mamy cztery takie etapy. W tym czwartym etapie Mieszko już będzie typowo przygotowany pod dyscyplinę. Myślę, że wszystko będzie szło planowo, więc nie powinniśmy się stresować o przebieg rehabilitacji. Który moment był najgorszy, ten bezpośrednio po zabiegu, po tym zdarzeniu, czy może teraz, kiedy ten czas się zaczyna dłużyć? Kiedy wiesz, że jeszcze mimo wszystko dużo pracy, dużo tygodni wysiłku przed tobą. Najgorszy moment to był moment diagnozy i operacji, bo się nią stresowałem dosyć mocno. Ale chyba ten diagnozy był no gorszy, bo jednak człowiek ma jeszcze nadzieję, że tam jest to niegroźny uraz, no ale okazało się, że jest coś poważniejszego. Jeśli chodzi o rehabilitację stricte, jeśli chodzi o kolano, to pracujemy 3 razy w tygodniu. Dodatkowo dodajemy sobie takie 2 jednostki uzupełniające, żeby pracować nad całym ciałem Mieszka, żeby nie tylko te nogi wzmacniać, ale również górę z uwagi na pozycji, na której gra. To jak teraz wygląda taki typowy dzień Mieszko Lorenza? Sen, posiłki, no i trening. No i w sumie na tym to się opiera. Od 2 do 5 godzin to takie widełki są, zależy od dnia, jak tutaj fizjoterapeuta Tomek ustali plan. No rehabilitacja jest bardzo nudna i bardzo ciężka pod kątem powtarzalności tych ćwiczeń. Musimy się skupić na określonych partiach i wykonujemy czasami kilka tygodni z rzędu te same ćwiczenia, bo dzielimy sobie je na bloki tych głównych ćwiczeń, później robimy ćwiczenia uzupełniające, więc jest to długi i trudny proces dla zawodnika, ale jak najbardziej warto to zrobić, żeby uniknąć podobnego urazu w przyszłości. W tej chwili to kolano boli, pobolewa, zupełnie go nie czujesz, jak to wygląda? Ogólnie jest w porządku, czasami trochę blizny jeszcze ciągną, ale tak to jest no już bliżej zdrowia niż choroby, tak to nazwijmy. No jeszcze biegać nie dostałem zgody na bieganie, ale tak jakby w życiu codziennym to no już nie skłamię, jak powiem się, że czuję się jak taka zdrowa osoba w życiu codziennym, no w sporcie jeszcze nie, ale w takim życiu na co dzień gdzieś tam nie czuję, żeby to kolano mi już doskwierało. Tak, no zgadza się. Są takie łatwiejsze i cięższe chwile. Łatwiejsze, kiedy idziemy do przodu, kolejny etap, a cięższe, kiedy jest jakiś przestój, bądź po prostu ta monotonia wpływa na psychikę zawodnika w ten sposób, że może tracić motywację. Dlatego naszym zadaniem jako fizjoterapeutów przede wszystkim jest pracować z kontuzją, ale również też z nastawieniem pacjenta. W momencie zdarzenia tego feralnego upadku w Rzeszowie już wtedy od razu podejrzewałeś, że to jest coś tak poważnego, czy dopiero później to do ciebie dotarło, że to może być ten najczarniejszy scenariusz? Nie, ja w ogóle nie czułem się, że coś poważnego mi się stało i tak jakby wypierałem w ogóle tą myśl, że
że to może być uraz tak poważny. Ja się czułem, może to głupio zabrzmi, ale bardziej zdrowy niż kontuzjowany. Więc no początek był dla mnie właśnie z tego powodu najcięższy, bo nie spodziewałem się, że to jest też tak poważne. Mieszko jest jednym z tych pacjentów, których trzeba bardziej hamować niż gonić do pracy. Więc współpracujemy się z nim bardzo dobrze. Jest sumienny. Nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o jego podejście. No tak jak wspomniałem wcześniej, nawet trzeba czasami powiedzieć, mówisz co, jednak musimy trochę zejść z obciążenia, bo to nie jest na ten etap. Więc ja bym chciał mieć samych takich pacjentów. Co dalej, powiedz, jak to z twojej perspektywy wygląda, czy tym tak, też tutaj w trakcie rehabilitacji metoda małych kroków, czyli kolejny etap i następne, czy gdzieś bardziej patrzysz długofalowo już? Myślę, że tylko metodą małych kroków planować możemy, ale nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie i możemy patrzeć tylko z tygodnia na tydzień, jak to się poprawia i tylko małymi krokami dojdziemy do zdrowia. Oczywiście nie może się obyć bez pracy domowej. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić na sali, a też dostaję zadanie domowe po to, między innymi, żeby miał świadomość, że dalej pracuje nad sobą, że to jest proces, że rehabilitacja nie zamyka się tylko i wyłącznie na sali, ale to jest, można to również przenieść do domu czy na siłownię. Więc tak, dostaję te zadania. Myślę, że to są jedne z jego ulubionych zadań domowych w postaci prostowania nogi, prawda? Tak, częstym problemem jest właśnie problem z wyprostem u pacjentów po rekonstrukcji wiązadła krzowego przedniego, ale na szczęście uporaliśmy się w czas z tym problemem. Jakie to uczucie, kiedy musisz zaczynać od nowa uczyć się chodzić? Nikomu tego nie życzę, ale jest to naprawdę ciekawe i interesujące doświadczenie, że no w moim przypadku po tych 20 latach życia człowiek na nowo uczy się chodzić i naprawdę jest to coś, czego się nie spodziewałem, że będę miał z tego taką satysfakcję. Poziom satysfakcji jest coś w rodzaju tego, kiedy zrobi się coś dobrego na boisku i naprawdę no było to dla mnie super uczucie, kiedy zacząłem robić te pierwsze kroki. To było dokładnie 2 tygodnie po operacji i pamiętam, że cieszyłem się jak dziecko. Jeśli chodzi o mnie, najgorszy jest ten pierwszy etap, kiedy pacjent jest świeżo po zabiegu. Tak? Jest przede wszystkim osłabiony, rany są świeże, trzeba bardzo uważać na pacjenta, trzeba go też mocno edukować. I w zasadzie ten pierwszy miesiąc jest najgorszy dla terapeuty, najtrudniejszy. Wtedy trzeba najwięcej uwagi skupić na pacjencie. Kolejne etapy to już jest po prostu mądre programowanie treningu i korekcja jakichkolwiek wad w całym układzie biomechanicznym. Teraz cały czas ćwiczysz jeszcze w zamknięciu w czterech ścianach ten moment, kiedy będziesz mógł wyjść na murawę, kiedy będziesz mógł zacząć truchtać, robić jakieś proste ćwiczenia z piłką, to będzie taki też krok milowy w tej rehabilitacji dla ciebie, przede wszystkim psychicznie? Ja uważam, że są dwa takie kroki milowe. Pierwszy to był, jak odłożyłem kulę i zacząłem chodzić sam. Na drugi to będzie właśnie moment, kiedy zacznę gdzieś tam powoli biegać i robić jakieś ćwiczenia z piłką i dla mnie to jest taki moment, na którym bardzo czekam i z tego co wiem, ta rehabilitacja idzie w takim kierunku, że już niedaleko do tego momentu, więc nie mogę się go doczekać. Jeśli chodzi o etap najcięższy dla zawodnika, jest to etap drugi, trzeci, czwarty, już jest taki bardziej przyjemny, bo zaczyna wchodzić w tą dyscyplinę sportową, więc zaczyna czuć to boisko. Wydaje mi się, że te etapy, gdzie trzeba podnieść najwięcej tych ciężarów i najwięcej powtórzeń zrobić, są najtrudniejsze. No na razie Myszko jest na tym etapie. Jak przyjąłeś gest solidarności od chłopaków z drużyny, kiedy wybiegli w koszulkach ze wsparciem, z wyrazami wsparcia na rozgrzewkę przed jednym ze spotkań? Z tych wszystkich nieszczęść to było super uczucie i zabrałem sobie 2 koszulki do domu na pamiątkę. No ogólnie nie było to fajny czas dla mnie, ale taki gest zawsze miło było, że coś takiego przeżyłem, że ktoś tak dla mnie coś takiego zrobił. No będę z chłopakami całym sobą, więc mam nadzieję, że będą osiągać jak najlepsze wyniki i będę ich w tym wspierał. Możemy sobie mówić pewne rzeczy wprost.
i możemy od siebie troszkę więcej wymagać. I to jakby troszkę zmienia tę granicę między pacjent, terapeuta, a można powiedzieć kolega, kolega. Ja staram się podchodzić do zawodnika jak do osoby z problemem, tak samo jak do każdego pacjenta. Jak wykorzystujesz ten czas bez tego typowego treningu piłkarskiego gdzieś? Gdzieś hobby może odnalazłeś, jakieś dodatkowe zajęcia, na które nie miałeś wcześniej czasu? Bilard. Nowe hobby. Kolano wtedy jest bezpieczne, dlatego spodobał mi się ten sport. Dzisiaj skupiliśmy się głównie na tych dolnych partiach, czyli wzmacnialiśmy operowane kolano, robiliśmy przysiady, martwe ciągi, wykroki, później popracowaliśmy trochę nad stabilizacją. Głównie budowaliśmy wytrzymałość mięśniową u Mieszka, bo teraz na tym etapie jest to najważniejsze, później przejdziemy do budowania siły. Dodatkowo pracujemy manualnie nad bliznami, nad mobilnością kolana, wykorzystujemy do tego terapię manualną. Na końcu Mieszko ma taki małe spa, tak, wykorzystujemy sobie wszystkie zabiegi, jakie mam odnośnie regeneracji, czyli tam drenaż limfatyczny, game ready, elektrostymulacja, więc można powiedzieć, że wychodzi dopieszczony, zmęczony i lekko zregenerowany pod koniec. Wspiera cię drużyna, wspierają cię ludzie w klubie, czujesz też wsparcie ze strony kibiców? Na pewno czuć wsparcie kibiców, dostaję wiadomości i tak jak byłem na tym meczu z Arką, kiedy były koszulki, to też tam parę osób mnie zaczepiło, więc czuję to wsparcie i mam nadzieję, że kibice w jakiś tam sposób czekają na mój powrót do zdrowia. Szczęście w nieszczęściu, jesteś w fachowych rękach, masz fachową opiekę, posiadanie takiego partnera medycznego jak firma Esse, to w tym momencie chyba najlepsze, co mogło ci się przydarzyć. Tak, opieka jest profesjonalna, niczego nie brakuje, więc są idealne warunki, żeby wrócić do zdrowia. Są ćwiczenia, za którymi jakoś szczególnie nie przepadasz, które no, robisz, bo musisz po prostu? Nie, no są takie ćwiczenia, których nie lubię, ale trzeba je robić, żeby dojść do zdrowia. Czyli na przykład? Wejście na skrzynię. Wielu zawodników w tym okresie rekonwalescencji, rehabilitacji ma problemy z utrzymaniem właściwej wagi, z utrzymaniem właściwej sylwetki. Jak to wygląda w twoim przypadku? Mam rozpisaną dietę od pana Przemka Zarzyckiego, więc z tym nie ma problemu. Na koniec prosiłbym o wsparcie dla mnie i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na zielonym boisku na Lejonii.